Identyfikator podmiotu. SCP-990. Klasa podmiotu. Kiter. Specjalne czynności przechowawcze. Jak dotąd nie zaprojektowano przechowalni dla SCP-990. Pracownicy chcący zasugerować potencjalne zabezpieczenie SCP-990 powinni zgłosić się do doktora. Prosimy o każdy pomysł. Pomysłodawca nie ma znaczenia. Opis. SCP-990 to mężczyzna ubrany w garnitur biznesowy z czasów zimnej wojny, który dokonuje manifestacji przed pracownikami fundacji w ich snach. Jak dotąd żaden z pracowników nie spotkał SCP-990 w świecie rzeczywistym. Jeżeli obiektem jest prawdziwy człowiek, należy go znaleźć. Nie wpłynęły jeszcze raporty o zauważeniu SCP-990 przez pracowników niezwiązanych z fundacją. SCP-990 pojawiał się pracownikom fundacji odkąd... Egzystencja SCP-990 wyszła na jaw, kiedy kilkoro agentów prowadziło dyskusję na temat swoich snów, które łączyło pojawienie się w nich tej samej osoby. Wielu innych agentów doniosło o spostrzeżeniu w snach osoby zgodnej z opisem SCP-990. Fenomen nie otrzymał oficjalnej klasyfikacji SCP aż do momentu zdarzenia 990-07. Log zdarzeń 990-07. Agent nie zgłosił się do służby w czasie swojej zmiany. W zamian został zastany w swoim mieszkaniu, gdzie spał. Mężczyzna spał przez około 18 godzin, a żadna z prób wybudzenia go nie okazała się skuteczna. Agenta przetransportowano do skrzydła medycznego. Po około 40 godzinach snu mężczyzna obudził się w stanie wstrząśniętym. Następnie krzycząc o końcu świata przebiegł przez placówkę. Po głębokim uśpieniu wszystkie jego funkcje życiowe pozostawały niebezpiecznie zawyżone, przyspieszone tętno, podwyższone ciśnienie krwi itd. Agent opisał mężczyznę odpowiadającego wizerunkowi SCP-990. Zgodnie z raportem doktora, agent szczegółowo opisał serię zdarzeń, które prowadzić będą do wystrzelenia kilku rakiet z atomowymi głowicami bojowymi na Europę Środkową i Azję Wschodnią, co w rezultacie doprowadzi do eksterminacji prawie 98% ludzkości i całkowitego upadku cywilizacji ludzkiej. Agent twierdzi, że informacje te zostały mu przekazane przez SCP-990, kiedy spał. Wysłano mobilną formację operacyjną, aby wyeliminowała początkowe zagrożenie, które mogłoby uruchomić ciąg wyżej wymienionych zdarzeń. Działania mobilnej formacji operacyjnej zakończyły się sukcesem, a kryzys został powstrzymany. Jednakże sam agent nie przetrwał tego doświadczenia i zmarł wskutek szoku. Od czasów zdarzenia 990-07 SCP-990 pojawiał się w snach wielu pracowników fundacji i przedstawiał im podobne niebezpieczeństwa. Jak dotąd żadna sytuacja na skalę zdarzenia 990-07 nie miała miejsca. Jednakże SCP-990 prawdopodobnie przewidział śmierć doktorów i a także zniszczenie stacji obserwacyjnej Epsilon-38 i każde zdarzenie opisywane przez SCP-990 powinno być zgłoszone władzom fundacji bez względu na jego skalę. Pracownicy fundacji mają pełne prawo dokonywać konwersacji z SCP-990, jeżeli im się okaże, a ponadto zachęca się ich do usiłowania pozyskania informacji od obiektu na jego temat. Co więcej, doktor twierdził, iż każdy, kto zdoła określić, czy SCP-990 posiada ciało w świecie rzeczywistym, zostanie hojnie wynagrodzony. Dokument 990-02. Poniższe przesłuchanie zostało przeprowadzone pomiędzy doktorem a SCP-990. Pomimo, że nie zarejestrowano jego treści aż do momentu obudzenia się doktora, jego pamięć od zawsze była dokładna i niezawodna. Podaj swoją godność. Próbujesz mnie przesłuchać? Tak. Mogę? Pewnie. Wchodzę w to. Proszę podać swoją godność. Może Tony? Tony. Masz na imię Tony? Uważam, że każda osoba ma prawo do nazywania się tak, jak chce. W porządku. Niech będzie Tony. Właściwie zmieniłem zdanie. Może być Richard? Nie mam nic przeciwko. No to Richard. Twoje następne pytanie? Dlaczego grozisz pracownikom fundacji? Grozić? Kto tu grozi? Przewidziałeś wiele niefortunnych zdarzeń związanych z fundacją, w tym koniec świata. I stała się komuś krzywda? Zamordowałeś agenta... Doktorze, wydaje mi się, że masz błędną opinię na mój temat. Jak to?
To nie ja jestem tutaj tym złym. Nie sądziłem, że mamy tutaj tego złego. O, mamy. Kogo? SCP. Nie ma takiego SCP i przez jakiś czas nie będzie. No oczywiście, że nie. Ona się jeszcze nawet nie urodziła, więc jakim to sposobem miałaby zostać sklasyfikowana przez waszą fundację? To kolejna przepowiednia? To twoja pobudka. W tym momencie doktor został obudzony przez swój budzik, po czym dokonał transkrypcji przesłuchania.